też jest zamontowany. No i moi drodzy, rozpoczynamy, myślę, epicki pojedynek pomiędzy dwoma zergami doskonale znanymi na scenie StarCrafta 2 w Polsce. No i tak też, jeżeli chodzi o prawy górny róg tejże mapy, człowiek, którego już widzieliśmy, Paranoid. Jego przeciwnik dzisiaj po raz pierwszy, w ogóle po raz pierwszy na naszych ekranach, Artur Bloch Nercio. Jeden z najlepszych, jeśli najlepszy zerk Europy, można by tak powiedzieć. Zobaczymy, jak poradzi sobie także w tym brakecie oraz może też w głównym turnieju. Myślę, że tu jest dużo osób, które myślą, że powinien po prostu no, tam się dostać. Czy to będzie właśnie sytuacja z Arturem? No, za chwileczkę się tego dowiemy. Powiem szczerze, że taka sytuacja dosyć ciekawa, nie? Paranoid i Nercio bardzo dobrze się znają, dosyć dużo, że tak powiem, się rozegrali. Na pewno zawodnicy, na pewno dobrzy koledzy, przyjaciele, jeśli mogę to tak określić, jeszcze oczywiście z czasów Team Acer. Myślę, że nawet sparring partnerzy bardzo dobrzy, więc gdzieś tam można powiedzieć, że myślę, mają o sobie wiedzę już taką totalną, choć ostatnimi czasy nie wiem, czy Paranoid mimo wszystko trenował z Nerciem. Też trzeba przyznać, że znali już wszyscy parę jakiś czas przed samym turniejem, więc wtedy też mogli na przykład zawiesić mimo wszystko te treningi, mogli gdzieś przygotować się na swojego przeciwnika. To zawsze jest szansa, aby rzeczywiście gdzieś tam te swoje możliwości wygranej z przeciwnikiem zwiększyć. No i zaraz właśnie zobaczymy, czy Nercio, czy jednak Paranoid. No sam jestem bardzo ciekaw tego pojedynku. ZVZ też rządzi się swoimi prawami. Tu wystarczy jeden błąd i nawet lepszy zawodnik może po prostu odpaść. Dlatego mamy też to best of 3, wtedy nieco mniej tej losowości, no ale zobaczymy właśnie, jak to się będzie nam prezentować. Jedna oczywiście informacja to no, Nercio z parolem 14-2 w seriach 28-7, więc myślę, że Paranoid tutaj raczej no nie jest, sam chyba w swoich słowach też powiedział, że on nie jest za bardzo faworytem. I mówił też wczoraj o niesamowitych winrate'ach Nercia. Spójrzmy na to, jak to wygląda w ZVZ. 69,8%. Ponad 2/3 gier, które Nercio gra na zawodników zergowskich, wygrywa. No, czy to jest klasa sama w sobie tak naprawdę, jeśli chodzi o Artura. Zobaczymy oczywiście, jak pójdzie mu tutaj. No i co, jak na razie kilka zerglingów, wiadomo, że te początkowe fazy, czyli takie delikatne, wiesz, drapanko, prawda, gra wstępna, jeśli chodzi o ZVZ. Tutaj zawodnicy nawet się nie będą za bardzo miziać z tego, co widzę, bo Nercio się po prostu zatrzymał i następnie po prostu wycofuje się swoimi zerglingami. Dokładnie, z tego co widać, jak na razie żaden jeszcze nie zdecydował się na jakiś taki większy krok, można powiedzieć, z ich strony. Obaj też grają bardzo spokojnie na tą chwilę, czyli szanują się i to bardzo. Trzecie ekspansje są w trakcie morfowania, pojawia się pierwsze Evolution Chamber i to właśnie, jeżeli chodzi o Nercia, tenże budynek. Być może plus jeden do zerglingów. Myślę, że może mieć tutaj rzeczywiście miejsce, choć Kto wie, jaki pomysł ma Nercio przed nami. Tak, ja się zastanawiam, czy nie będziemy widzieli tutaj po prostu takiego ślepego plus jeden pancerz, wiesz, jako może ochrony przed jakimiś timingami. Czy Paranoid myśli, że Nercio będzie grał właśnie coś w rodzaju jakiegoś... Wiesz, on sam robi roachłonem, więc to już nie będzie miało miejsca, ale sam Parol mówił wczoraj, nie, że to jest, o, my robimy... Możemy robić coś w stylu jakiegoś takiego plus jeden punch, żeby się obronić przed timingami na roachach i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jednakże wiadomo, obaj zawodnicy zagrali roach warden, więc będą grali plus jeden na atak. I teraz, dlaczego jesteśmy pewni tego, że oni będą grali plus jeden na atak? Ze względu na to, że to jest dużo lepsze niż plus pancerz. Plus jeden na pancerz daje ci plus jeden do pancerza, prawda? A plus jeden na atak na karakanach daje ci plus dwa, znaczy daje ci dwa dodatkowe obrażenia. Więc jakby już to jest lepsze w walce roach kontra roach od normalnego plus jeden pancerz, co nie? Także na pewno tutaj te upgrade'y będziemy widzieć. Dokładnie. To, co wyróżnia mimo wszystko Paranoida w tej rozgrywce, to będzie to dużo szybszy speed do roachy, więc z jego strony gdzieś tam te możliwości harasu roachami, a następnie ucieczki, czy też ewentualnie obrony będą dużo większe przez pewien przynajmniej czas od Nercia, bo widzimy, że ten jeszcze nawet nie zakończył na tą chwilę swojego lera. No i teraz to był pełny wall bodajże. Tak jest. To Paranoid niszczy Evolution Chamber niszczone. Evil Chamber, no całkiem ciekawie. To widzę, że tutaj wygląda. Zaraz zobaczymy oczywiście, jak to tutaj się ten, jak to tutaj... Chociaż nie, zobacz, że... Okej, okay, no tak jakby... Chciał atakować, teraz już nie chce za bardzo. Widzi kilka roachy, które się poruszają w jego kierunku. Bo powiem szczerze, że taka dosyć ciekawa sytuacja. Nercio tymczasem kończy także plus jeden Glier Reconstitution w drodze. Paranoid XD.
Dziękujemy bardzo za tą informację także. No i czekamy właśnie na Gliala. No i ten moment tak naprawdę, nie? Gdzie, chociaż tu jest przejście koło tego. A, dokładnie. Tak. To chyba dla nas była taka wiadomość specjalnie, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. No i proszę bardzo, mocna agresja ze strony Nercia. I czyżby zdołał się to w jakikolwiek sposób przebić? No na ten moment widać, że ma więcej gdzieś tego supplya. Mimo wszystko paranoid. No i zaraz z tym speedem może zacząć gonić jednostki Artura. I to nie powinno się dla niego skończyć zbyt dobrze, ale też jeszcze można powiedzieć, nie stara się ryzykować na tą chwilę paranoid. Tak. Jeszcze chwila cierpliwości jest w jego przypadku potrzebna. Artur czuje, że coś jest może nie do końca dobrze wyglądające tutaj w tej rozgrywce, więc co zrobił, to od razu także Spinecrawlera, którego będzie używał jako jakiegoś systemu defensywnego. Zaraz zobaczymy oczywiście, czy uda mu się właśnie z tym Spinem się obronić. Ja myślę, że tak, jego Glial jest prawie gotowy. Ma plus jeden, chociaż Parol właśnie teraz kończy ten upgrade. Ze strony Paranoida mamy także pierwszego inwestora. Inwestor Shipit robi Nercio. Zaraz zobaczymy oczywiście, czy jakiekolwiek te jednostki stamtąd wyskoczą. I u Artura podwójne upgrade'y. No, Parol ma drugi Evolution Chamber, ale go jak na razie po prostu nie używa. Więc teraz Nercio wyjdzie. Nie, przepraszam bardzo, już właśnie ten drugi Evo Chamber zaczął działać. Czwarta baza od Parola. Powiem szczerze, wygląda to naprawdę bardzo wyrównanie jak na razie. I bardzo spokojnie przede wszystkim, tak, jeżeli chodzi o ZVZ. Gdzieś tam myślę, że jesteśmy przyzwyczajeni mimo wszystko do tego, że te ataki następują już naprawdę od pierwszych minut, że często obserwujemy jakieś gry, które są, można powiedzieć, zwariowane po prostu, a tymczasem tu jakaś leniwie delikatna forma ataku, tak, ze strony Nercia, później mimo wszystko Paranoid nie próbował kontratakować, choć teoretycznie miał ku temu szansę. Cały czas ten szacunek, tak jak mówię, gdzieś wśród tych zawodników jest, dokładnie. Może challenge, kto wie? Może, może. Choć na tym poziomie byłoby to naprawdę dziwne, aczkolwiek oni doskonale się znają. Właśnie, może o to chodzi tak naprawdę też, wiesz, skoro tak się dobrze znają, to może próbują jakoś zaskoczyć, wybić przeciwnika z rytmu. Zaraz zresztą zobaczymy, jak na razie, oczywiście, oj, no to się może skończyć nieciekawie, Koros i Bajle poleciały, Paranoid nie ma takich funkcji, dopiero teraz robi troszeczkę Ravagerów, wydał gazu, jeden Roach, tutaj widzę, że nie jest w stanie się wydostać z pomiędzy kokonów, które za chwileczkę jak wulkany nam tutaj eksplodują swoimi jednostkami. Czwarte bazy w drodze. Pytanie brzmi, co dalej? Nercio także ma swoje inwestory, więc będzie interesująco. Overlord nie zestrzelony. Co robi w ogóle Nercio? To leci za Overlordem Paranoida, tak jakby na wszelki wypadek, gdyby Paranoid chciał trafić. On właśnie teraz też troszeczkę właśnie sobie uszkodził tego Overlorda. Nic wielkiego. A tymczasem Nercio także wychodzi ze swojej rampy. No i możemy za chwileczkę mieć tutaj naprawdę bardzo agresywne spotkanie obu zawodników. Dokładnie, oni gdzieś już zaczynają ustawiać się nam, powiedzmy, na mapie. Jeszcze muszą bardzo mocno uważać na te wszystkiego rodzaju rampy, które tu się znajdują. Wiadomo, większy zasięg ze strony Ravagerów może być bardzo problematyczny. Dobry Fangal ze strony Paranoida, tylko że on również takiego Fangala otrzymał. No i chyba lepsza pozycja, a właściwie na pewno lepsza pozycja ze strony Nercia na ten moment. Tak jest, ale Nercio traci swojego inwestora. Te korosiwy także tutaj poleciały. Z tym, że no, Paranoid nie do końca tutaj mikruje. Dostał też mocnego korosiwa na początku i wygląda na to, że zostanie po prostu zniszczony, no może nie do końca, bo on się próbuje oczywiście wycofać. 91 limitu, 88 na 102. Paranoid uratował swoje inwestory, tam prawie jest na kolejnego Fangala, więc dobrze było, gdyby te inwestory nie padły, z tym, że Roach'a są już coraz bliżej i dokładnie tak, Paranoid wie, że musi uratować przynajmniej tego jednego. Jest już na Fangala, czy go rzuci? Zaraz się tego dowiemy, no bo tutaj naprawdę ten... O! Było blisko, no ale to nie wiem, czy to uratuje. Tutaj jest ta przewaga teoretycznie broniącego się i Paranoid w tym momencie odbudował swoje jednostki. Nercio jednakże ma tutaj także kolejnego inwestora, który bardzo ładnie zawangluje i od razu Corrosive Bile, dokładnie tak, konkretne obrażenia. No jeszcze dodatkowo ze strony Nercia mimo wszystko przewaga pod względem upgrade'ów. On ma 2-1 versus 1-1 ze strony, przepraszam bardzo, to już się teraz zmieniło, więc wskoczył w końcu ten upgrade. Tak, dlatego też wskoczyło. Można powiedzieć, już chyba za późno mimo wszystko, bo Nercio widać, że ogromna przewaga pod względem limitu i za moment powinien ten pojedynek zakończyć. Myślę, że ten atak nad rampę był po prostu zbyt odważny ze strony Paranoida i gdzieś to wszystko się załamało w tej chwili. Pierwszy Fangal był całkiem nie najgorszy. Dokładnie. Od Parola, ale później, jakby to powiedzieć, retaliacja od Nercia, no i bardzo dobry Corrosive Bile spowodowały, że rzeczywiście odwróciło się to wszystko do góry nogami. GG, 1-0 dla Artura, który łapie pierwszy punkcik w tym best of three, jest bliżej meczu o wyjście. Tak jest, jedna gra już za nimi i to jedna gra na konto Nercia. Teoretycznie wszyscy się spodziewają, ale myślę, że pojedynek naprawdę wyrównany do pewnej chwili. Być może rzeczywiście umówili się, że ma wygrać pure skill, tylko i wyłącznie dokładnie mikro, tak, nie będziemy się niczym specjalnym zaskakiwać. Jak to powiedział Paranoid, nie było tutaj żadnego MLG no scope 360. 360, dokładnie.
po prostu padłem, jak to wczoraj powiedział, nie wiem za bardzo. Nie wiem, dlaczego mnie to tak rozśmieszyło. Belshire Vestige będzie naszą mapą numer dwa, moi drodzy. Nie wiem jak wam, ale mi jest niezwykle przyjemnie w tym tygodniu. Mamy Katowice, mamy Spodek, ESL Arenę. Widzieliśmy oczywiście już League of Legends, teraz będziemy mieli StarCraft. Znaczy już mamy StarCraft, a CSGO rozpoczyna się też niedługo. Też już gracze zresztą rozgrzewają się powoli, bo gdzieś tam tak przechodząc, że tak powiem, kuluarami zauważyłem, że już są na swoich miejscach, już grzeją komputery, myszki, więc niebawem rozpoczną także swoją rywalizację. Naprawdę ogrom e-sportu w katowickim Spodku. Tak. I do tego piękna pogoda, wychodzimy dzisiaj z hotelu, 10 stopni, znaczy przynajmniej tyle mi pokazał ten termometr, prawda? On jest troszeczkę taki, on trochę oszukuje, prawda? Więc może być różnie. W każdym razie na pewno te kilka do mocnych stopni na plusie ze świecącym słońcem po prostu. Każdemu chce się po prostu siedzieć w domu, w zamkniętym pomieszczeniu i grać w StarCrafta, prawda? Dokładnie. W ogóle biorąc pod uwagę ten weekend, który do tej pory był, tak jak wspomniałeś, były to finały League of Legends, padało. Tymczasem rozpoczął się StarCraft i wyszło słońce. Przypadek? Nie sądzę. Przejdźmy w takim razie do kolejnej rozgrywki. Jesteśmy na Belshire Vestige, moi drodzy. Prawy dolny róg, grając jako czerwony zerg Artur. Czy król Artur polskiego zerga? No myślę, że na 100%, czy w ogóle polskiego StarCrafta. Myślę, że jeśli chodzi o ilość wygranych, także Nercio. Dokładnie. Jeżeli natomiast chodzi o lewy górny róg, człowiek caster, człowiek zerg, nie kto inny jak Paranoid. Kolor niebieski, podobnie jak oczywiście w poprzedniej rozgrywce, także widać realizatorzy, sędziowie czuwają nad tym, żebyśmy gdzieś tu się nie pomylili. Ktoś kiedyś nazywał Paranoida Bananoid. Bananoid? Bananoid jeszcze było... Było coś jeszcze, to chyba Hexa go tak nazywała jakoś dziwnie. Ale to wiesz, też tak się wpisuje trochę w Paranoida, bo nie? Zresztą ja od niego otrzymałem ksywę Pokémon StarCraft, tak. Więc... Ale ty jesteś, tak jak mówiłem, ty jesteś trochę jak Araragis z Monogatari, wiesz? To Himon, Hihimon, Pokémon, nie? I tak dalej. Tak, można dowolnie, także zapraszam czat do tego, żeby szkalować. Dobrze, Paranoid. Jestem otwarty. Rozpoczyna od ekspansji, wygląda to, że mamy dokładnie taki sam build order ze strony obu zawodników. Różnice są no dosłownie sekundowe, także myślę, że nie będą miały to, że spawning pool jest o 2 sekundy później, nie będzie miało zbyt wielkiego wpływu na rozgrywkę. Gosia oczywiście także, dokładnie. Gosia to było jeszcze w czasach Brood War'a, prawda? Tak właśnie, taką właśnie ksywkę. Ciekawe dlaczego też. Ciekawe dlaczego, co z kim, nie? Z kim on jest obecnie? No właśnie. Jak ma na imię jego małżonka? No. Tak jest. Parol top 1 WCG Polska, dokładnie. Pamiętamy. Nie, oczywiście Paranoid ma ogromne doświadczenia też turniejowe. Był w Korei między innymi, prawda, właśnie na WCG, gdzie się rozegrał i oczywiście w pokoju hotelowym nam wypominał, co nie? A wy uścisnęliście rękę z Bisu? No dobra, no. Najlepiej nie wiem, co mam ci powiedzieć, Rafał. Najlepiej obroniona... O czym on tam wspominał? O jakiej taktyce? Pamiętasz? O, już nie pamiętam właśnie, w każdym właśnie, razie ale... też wspomniał, że najlepiej obronił jakiegoś cheeza swojego przeciwnika w życiu, a i tak dostał taką miazgę, że tak się nie był w stanie pozbierać. Była brudurowa różnica pomiędzy Koreańczykami a Foreignerami, nie? No, choć i tak dzielnie walczyliśmy, jeżeli chodzi o Pol Team. Tak jest. No, Pol Team w zasadzie był top 1 wyłączając Korea, z Koreą też urywaliśmy mapy i gry, więc to nie było tak, że nie potrafiliśmy na nich walczyć. Tradycja przytrzymana, że tak powiem, przez również i naszych graczy Nercia, Mane oraz Elazera, bo przypomnijmy, że oni w Nation Wars też całkiem nieźle sobie bardzo poradzili. Dobrze im poszło. Właściwie można by powiedzieć, poradził sobie bardzo dobrze Nercio, aczkolwiek reszta też mu pomagała w tym tak wszystkim. Tak jest. Wsparcie moralne jest ważne. Dokładnie. Szkalimon. W każdym bardzo razie ładnie. 4 zerlingi kontra, już 4. Paranoid myślę, że spokojnie obroni swoją trzecią ekspansję, która jak na razie jest nie więcej niż wypryskiem na powierzchni Belshire Vestige. Chociaż tutaj troszeczkę tych zerlingów no właśnie poobijanych, to mimo wszystko właśnie tutaj bardzo dobrze poszło z jednej strony Nerciowi. Chyba 3 zerlingi kontra 2 wymienił, dokładnie tak. Paranoid stracił ich troszeczkę więcej, jednakże jest w stanie się obronić bezproblemowo. Nercio jest takim zawodnikiem, który można by powiedzieć, że... celuje w takim mikro-mikro, bym powiedział, nie? Czyli to jest mikro na poziomie takim mikroskopijnym wręcz. 4 zerglingi, ale on musi je wymikrować, żeby zabić tego jednego zerglinga i nie stracić jednego zerglinga. I to jest taka, mam jeszcze wrażenie, co najważniejsze, taka... wiesz, no. W jego przypadku ma czas na to, aby zrobić jeszcze wszystko, co inne. Gdzie dokładnie. Ty poświęcając na to miałbyś, powiedzmy, nie wiem, 800 minerałów i dziękuję bardzo, gra tak, zamknięta. Dokładnie. A Nercio po prostu, no człowiek, Bóg, że druga tak powiem. Klawiatura na mikro nogach. Trzeba przyznać naprawdę z jego strony. Generalnie cała jego rozgrywka jest zawsze bardzo solidna. Oj, Paranoid teraz Nercio musi uważać. Właśnie. Tutaj Nercio dosyć ostro ciśnie. Paranoid robi 9 row, czy tylko te będą na czas, to jest pytanie. Drugi Baneling
Został także zużyty, teraz Parol musi sobie kupić troszeczkę czasu i nie stracić trzeciej bazy, to jest taki priorytet dla niego. Roachy zostały już wybudowane i dokładnie tak, zobaczcie, że Parol atakuje i się wycofuje. Tutaj głównie chodzi o to, żeby te zerglingi nie gryzły mu wylęgarni za bardzo, żeby Roachy były w stanie podejść, ale problem polega na tym, że chyba będą one za późno, one są po prostu dużo wolniejsze. Teraz wyskakuje jeden, zostanie okrążony, po raz kolejny kupiony czas, ale chyba już w tym momencie Nercio po prostu skupi się na tej wylęgarni i kompletnie ją zanihiluje. Myślę, że jak najbardziej powinien to zrobić, dokładnie. I teraz ostatnim gdzieś tam tym zadrapaniem zniszczył ekspansję, jest w stanie się teraz wycofać, sam tworzy swoje Roach Warren, natomiast to, co przede wszystkim będzie chciał zrobić za pomocą swoich zerglingów, to opóźnić nieco ten atak ze strony Paranoida, bo ten, jak widać, za pomocą swoich Roachy zmierza już do bazy naszego czerwonego zerga. Natomiast z drugiej strony też musi jeszcze bardzo mocno uważać na masę zerglingów, która nadal jest w użyciu i to, o czym wspominaliśmy, cały czas Nercio mikruje, nawet w tym miejscu, w którym w tej chwili nie powinien być. No właśnie, zobaczymy, jak będzie wyglądał atak w takim razie Paranoida, który już tak naprawdę całkowicie, nie wiem, czy olewa ten natural, nie, wyładuje się do linii minerałów, tutaj są dwie królowe, pierwsze Roachy Nercia już są gotowe, tylko królowa na pewno padnie, także drony biorą się za defensywę, no i tutaj akurat troszeczkę to jest z nich zginie, 36 posiada Nercia, już teraz 34 na 27, czy Paranoid będzie grał kolejne, jak na razie robi trzecią bazę, musi tutaj zadać konkretne obrażenia, ale mam wrażenie, że w momencie, w którym straci te Roachy, to Nercio wychodzi z kontratakiem i znowu będziemy mieli Paranoida, który jest mocno do tyłu. Parol ma jedną bazę mniej, mniej dron i dużo mniej armii. W zasadzie no nie widzę tutaj jakiegoś argumentu, który miałby przekonać Nercia, żeby go w tym momencie nie zabijał. Nieco dziwnie moim zdaniem będzie to wyglądać, ponieważ Paranoid zdecydował się też oczywiście na to odbudowanie tej swojej ekspansji. Roachy za chwilę również się pojawią, ale mimo wszystko jeszcze przez pewną chwilę miał nieco więcej swojej armii Nercio. Pytanie, na co się zdecyduje? Czy zdecyduje się na to, aby w jakiś sposób pójść po tych workerów swojego przeciwnika, czy jednak mimo wszystko ta trzecia baza? Gdyby był speed do Roachy, bezproblemowo, ale w tym momencie myślę, że musi mocno uważać i nawet wycofać swoją armię, ponieważ przypomnijmy, on ma nadal trzy ekspansje, które cały czas dla niego pracują. Zobaczymy, czy właśnie będzie się wycofywać. Wiesz, to jest też kwestia tego, że Nercio nie musi tutaj zadawać obrażeń, on po prostu może wyjść i właśnie wymusić u przeciwnika obronę i to jest też zużycie larw, na które też Artur liczy. Także to, że wyszedł na mapę, jest na pewno bardzo dobre dla niego. W każdym razie atakuje też trzecią bazę, zauważył absolutny brak jakiejkolwiek defensywy w tym miejscu, więc będzie starał się atakować, no to nie wygląda zbyt ciekawie. Także wpada z zergingami do naturala, no i próbuje tutaj jakoś też rozdzielić tą całą armię. Tutaj walczy o wiele mniej Roachy, więc Nercio wymienia się fantastycznie, jednocześnie także atakując bazę numer 3, czyli wywiera presję w dwóch miejscach naraz i zmusza swojego przeciwnika do obrony, chociaż teraz po prostu komfortowo się wycofa. To jest bardzo dobre, ponieważ obawia się zerglingów, które mogłyby okrążyć te Roachy i ich strata po prostu postawiłaby go na, może nie na złej pozycji, ale straciłby po prostu możliwości pressingu na Paranoida. Na pewno na pozycji, której nie chciałbym mieć mimo wszystko, bo uratowanie tych Roachy będzie bardzo fajne ze względu na to, że kolejna ich ilość za chwilę dotrze, no i ta masa krytyczna zaczyna się nam naprawdę tworzyć z minuty na minutę. Nercio teraz też wycofuje Roachy. Dlaczego? Ano dlatego, że plus jeden jest już w tej chwili wynajdywane, plus dodatkowo jeszcze speed do Roachy, zniszczony Overlord, więc wisienka na torcie, czyżby? Tak jest. No, na razie ten tort jeszcze nie został zjedzony, z tym, że z tego co widzę, już tak duża ilość jednostek, kolejny Overlord za chwileczkę padnie, o królowych one lecą na creepie, więc bezproblemowo będą w stanie ogarnąć tego Overlorda. Dokładnie tak. I to tyle na ten temat. Trzecia baza Paranoida zaczyna funkcjonować, z tym, że ma 12 jednostek zbierających mniej, czyli pełną grupę kontrolną jak na razie. Brudłorową oczywiście. Robi kilka Ravagerów, Nercio przechodzi troszeczkę bardziej w tryb defensywny, ma jednakże więcej limitu, przynajmniej teoretycznie, bo tu się jeszcze jednostki budują u czerwonego zerga, ale Clear Reconstitution oraz plus jeden za chwileczkę się zakończy. Paranoid nie posiada tych upgrade'ów, więc Nercio będzie miał dwa dodatkowe argumenty, z którymi będzie w stanie negocjować warunki kapitulacji ze swoim przeciwnikiem. No w momencie, kiedy patrzysz na armię Nercia i patrzysz na armię Paranoida, w której nawet zapodziała się jedna drona, to widzisz, jakie będzie rozstrzygnięcie tego pojedynku i pomimo tego, że coraz więcej zerglingów dociera nam gdzieś na mapę, to po prostu Paranoida jest tu zbyt mało i dodatkowo jeszcze ta przewaga broniącego się. GG, dokładnie. 2 do 0. Nercio jest w stanie bezproblemowo przejść dalej do meczu decydującego. Z tym, że nie wiem, czy mogę będziemy za chwileczkę